To ja, spadający w dół wielkiej jaskini, mając tylko 8 serduszek w trakcie ucieczki przed dwoma gościami w całych netherite'owych zbrojach. Nie będę ukrywać, uciekałem przed nimi, ponieważ chcieli mnie zabić i to nie jeden raz. Dlaczego? Aby się tego dowiedzieć, musimy zacząć od początku. Josh and John, czyli moje i Mikolsa alter ego, chcieli dołączyć na jak największą ilość losowych serwerów SMP w trakcie jednego dnia. Jednak finalnie wyszło, że dołączyli tylko na kilka takich serwerów, ponieważ po ich dołączeniu rozgrywka okazała się być na tyle ciekawa, a akcja na nich tak bardzo się rozwinęła. Ciekawe dlaczego? Że postanowili trochę dłużej na nich zostać. Ty zostaw suba, bo musimy w końcu zejść poniżej tych 50% widzów bez subskrypcji. Tylu was jeszcze ogląda bez suba, że to jest niepojęte, więc jeśli mnie nie subujesz, to zmień to zwyczajnie klikając suba myszką, palcem, łokciem, mandarinką, czymkolwiek. Dobra, sorry za ten klient, nie miałem innego pomysłu na wyżebranie suba, więc po prostu zacznijmy już od pierwszego kompletnie losowego serwera SMP. John! Cicho. Spokojnie. Dołączyliśmy chyba na jakiś nowy lifestyle'owy serwer. Znaczy, chyba jest to SMP, ale w nazwie pokazywało, że jest lifestyle. O, i patrz, ktoś napisał na czacie, there's lifestyle. Oprócz tego, od razu jeden z graczy zaproponował Joshowi sojusz, czyli stworzenie drużyny, która będzie trzymać się razem na tym serwerze z trybem lifestyle, jak już sami wiecie. Jednak John miał co do tego mieszane uczucia. Dobra, może tak zbierzmy najpierw? No, ja tu chyba. Czy ja wiem, czy agresywnie, może wiesz. Będziemy mieć pierwszego sojusznika na tym SMP. Josh myślał, że właśnie dołączył na nowo rozpoczęte SMP, jednak dość szybko okazało się, że... Stój! John! Widzisz to? Dobra, mamy jakąś bazę i to jeszcze tuż obok spawna i na pewno jest ona w jakikolwiek sposób rozwinięta, bo jest szkło. Czekaj. Josh wstępnie opowiedział cały swój plan Johnowi w trakcie zbierania podstawowych narzędzi, a po wyjściu z dziury natrafili na pierwszego gracza na tym losowym serwerze SMP. Ej, co jest? Czekaj, sojusz, spokojnie. Czekaj! Nie, odbiję! Co jest? Lecę! Dawaj! Padł, jest! Lifestyle! Dostaje serce? Ma. Tak, mam serduszko. Jest lifestyle? Ale co jest? Zaatakował mnie! No. A miał jakieś itemy? Czy jest keep inventory? Jest keep inventory. Włączona opcja keep inventory na tym serwerze oznaczała, że żadne itemy nie wypadały z graczy, tak samo jak z Josha and Johna, ale to nie przekreślało ich tajnych planów na to SMP, o których dowiecie się w dalszej części tego filmu. On leci tu znowu z siekielką, zobacz. Ty, bo my już mamy mniej serduszek, uważaj, jak coś to tak... No, okej. Okay. Było łatwo, dobra, ja uciekamy. To chodź, uciekamy. Zobacz tam na dół. O kurde. Ale kejwier potem. Lol. Dobra, w razie zbierzmy sobie jeszcze trochę jakiegoś budulca. Będziemy mogli powoli podbić z tamtej bazy w sumie. Oj, co jest? Całe drzewo spadło naraz, patrz. O kurde, to shiftem. I co? Shiftuj. Widzę trzy osoby, jeden jest żelazny, a drugi jest netherite'owy. Dwóch netherite'owych. Shiftuj, John. Skoczmy tu na drzewko może. Będziemy mieć dobry punkt obserwacyjny. Mi się wydaje, że powinniśmy zrobić co innego. Wiem, co chcesz zrobić chyba. Pierwszym planem Josha and Johna był podkop pod bazę osób z całymi netherite'owymi setami. Oczywiście chcieli to zrobić tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, co tacy gracze mogą posiadać w skrzynkach w swojej bazie. Dobra, John. Oni się tam biją, zabijają. Typek ma już chyba 44 HP, czyli 22 serca. My musimy spróbować po cichu się do nich zakraść. Jak oni mają takie OP itemy i to nie jest, wiesz, z GMA czy coś, to oni mogą mieć naprawdę dobre itemy w skrzynkach, skoro to jest ich baza. Czy mogę na chwilę puścić shifta, żeby mieć dirta? Dobra, nie widzieli mnie na pewno. Nie no. Jak coś to John uciekamy, okej? Okay? Tak, ja tu, czekaj, postawię nam pochodnie, żebyśmy jak coś to widzieli. Trzech ich tutaj jest. Co tu się stało? Okay. To chyba trzech tych najlepszych. Ej, biegnie kolejny, ale to ten chyba co nas chciał bić. Tak, bez temu, no. Czekaj, oni coś piszą sobie, o. Mi się wydaje, że idealnie jesteśmy pod nimi. Ej, on spadł na dół, muszą mieć bazę w dół. Widziałem, jak Nick leci w dół. A nie, tu się zatrzymał, sorry. Ale to i tak mają tu jakieś zejście. Niech wyjdzie wyżej, zaraz zobaczymy. Rozkopię zaraz ten blok, tylko niech pójdzie wyżej. Ej. Co jest? Dużo obok nas. To było przez przypadek. Rozkopali, tak. O, czekaj. Okej, tu coś jest? Tak, jesteśmy pod nimi, ale tu niczego nie ma. Czekaj, odsuń się. Kurde, gdzie? To musi być po prostu... Creeper, ja... Na szybcie. Nie widział mnie. Nie wierzę w to! Cowałeś się czy nie? Tak, schowałem! Ja też, ja jestem idealnie po tej drugiej stronie, może jakoś się przekopię do ciebie, ja jestem w tej piwnicy ich, co nieco, z której... Widzę twoje światło! Nie, ja tam się zakopałem cały. A, to z czego jest to światło? Dobra, to był tunel. Idę do ciebie, mogę przekopać tego dirta? Siema, John. Dobra, trzeba uważać też z tymi rudami. No. Chodź na chwilę do góry. Uważaj, jest za tobą. Kurde, bo tu jeszcze jest taka dziura, nie naprawili. No. Jest rozkopane całe to. Dobra, odkrył... Siema. Odkrył nas tamten, który dalej chce nas bić. On. Uważaj. Bije go. Zakop, uważaj. Od razu, już zakop. Zakopałem. Schodzi tu chyba. O nie, idzie do nas! Uciekaj, John! Uciekaj! John! Uciekaj! Wolnie! Kopnął!
Zajmuruje się. Dobra, uciekaj, John. Uciekliśmy chyba. Nie idzie za nami, Iron Potato jakiś. Ja postaram się przekopać w bok może jakoś ninja. Ja się zakopałem w Andesite, tak totalnie. No właśnie, ja mam jednego Andesite'a tylko, nie? Nie, spadł do mnie! Nie, znalazł mnie! Serio? No nie. Tak, jestem na respie. Możesz się do mnie tepnąć teraz i uciekniesz szybko! Czekaj, nie, czekaj, bo on... Nie, czekaj, na razie nie, czekaj. Albo ty się tepnij do mnie. Mówisz? Tak mi się wydaje, no. Dobra. Oni się skupili chyba na tobie, w sensie ta jedna osoba. Wykopmy się, bo oni nam się skupiają teraz na tamtym kolejnym. Poczekaj, jak... On jest nad tobą! O-o! Idzie! Nie! Zabiję! Nie! Serio? Ja nie widziałem, że on jest nade mną. Ej, dobra, szczerze, zginęliśmy już po jednym razie. Chyba koniec zabawy i na poważnie wjeżdżamy. Ich kolejnym planem był włam do bazy i nie ma co tutaj się zbytnio rozgadywać, po prostu oglądajcie, jak to rozegrali. Zbijam okno i włam. Łóżka? Żelazo! Stary, czekaj chwilę, bo ja mogę zrobić tam tarczę. Dobra. To ja pójdę w cave'a tego w dół zobaczyć, co? Czy coś tu jest? Czekaj, nie, popilnuj chwilę, nie? Okej. Ej, wraca, dawaj do cave'a, szybko! Uciekam, kopujesz? A, o dobra, on był daleko jeszcze, dobra. Nie, on tak biegł do nas, ale... No spokojnie, dobra, myślałem, że jest już obok i już spanikowałem, wiesz, od razu. Dobra, ustaw sobie tutaj respawn pointa. Masz teraz tarczę i miecz, no nic więcej mi nie stać. Ja mam wiaderko, siekierkę i też tarczę. Przydałoby się, mi się taką lawę na przykład. Lawę. Lawy nie widziałem, wodę widziałem, bo to jest ten wodny cave, wiesz? Ale dziwne są te cave'y na tej wersji, ja pierniczę. Jest jakieś światło, jest lawa, mam lawę. Nice. Chodź na spokojnie. Wiesz, jaka jest ciekawostka? Wciąż nie widzieliśmy ani razu Adama, który chciał z nami sojusz, żeby był dobrze nastawiony. Napisał do mnie ten RZHM, że da mi 3 serduszka. A chyba olewać, co? Ej, ty i tak się tepnął! Jak on się tepnął? I cię zabija, no nie. Ale ja go nie tepłem. No wiem, on się sam musiał tepnąć. On się do mnie tepa i cały czas mnie zabija. O-o. Na szczęście, po zresetowaniu Johna z powrotem do 10 serc, przeciwnik przestał się do niego tepać oraz go zabija. Natomiast Josh w tym czasie zdążył wybudować pułapkę na tego gracza, jednak była ona na darmo, więc Josh wpadł na pewien pomysł. Ja swoją drogą moglibyśmy użyć naszych technik z innego świata. Wiesz co? Jakby tak spróbować uśmiercić, nawet takie skip inventory, spróbować uśmiercić tego RZMH, to bylibyśmy spełnieni na pewno tym SMP. No. I nie, to Adam się do mnie tepa, no nie. Josh. Popisałem jakąś komendę i zostało mi jedno serduszko. Co? No. Ej, get out! Oni chyba tam gryfują Adamowi i tak dalej. Możliwe. Dobra, czekaj, robię skok. Może cegły tutaj znajdę w tym cave'ie, zobaczmy. O kurde! Jaki to jest cave? Czekaj, spróbuję się tepnąć do Adama. Tepa, Adam. Zaakceptował! Bądź gotowy, żeby się do mnie tepnąć. Aha! I on chce mnie zabić! O, czekaj, goni mnie i chyba chce mnie zabić. A ja nie mogę akceptować. O nie. Dobra, zatrzymał się. Zatrzymał się, jaką oni mają tutaj bazę, tepa się do mnie. I będziecie musiał chyba mnie zabić, bo ja nie mam już sprinta. Zabij mnie. I teraz chodź tutaj. Weźmy to łóżko, kawałek od tej bazy postawmy. To jest jakieś inne, ale lepiej w jakimś bezpieczniejszym miejscu. Może nawet w tym domku, to będzie nasz domek Josha and Johna. A tu nawet jest łóżko, dobra, idealnie. I mordo, oni tam są diamentowi i tak dalej, a to jest ich baza. Ten Adam chyba chciał mnie ogólnie zabić, ale po tym jak wiesz, jak zacząłem uciekać, to sobie odpuścił. Ale on leciał na mnie z siekierką, tutaj powoli. Chodź tu za górę. Okej. Tak. Pa, oni to normalnie budowali, oni tam są jeszcze po drugiej stronie, tam jest jakiś chyba domek jeszcze, czekaj. Kurde, duże to. Okej. Widzę, oni są po drugiej stronie góry. We czwórkę są tam w ogóle. No. Czekaj, chodź John. Dobra, jestem. Sobie skupili, dobra. Stary, tu jest jakiś magazyn. No, chyba tak. Aha, nic nie ma. Oni to dopiero zaczynają budowę. Mordo, cegły tam widzę. O, no, są. Jakby tak spróbować w powietrzu, ale to byśmy musieli, wiesz, mieć dużo budulca, nie? No, ja nie mam. A gdzie masz skrzynki? Ja, może? A te skrzynki tu w powietrzu, to faktycznie. Czekaj, wezmę trochę z ich domku budulca. Stary! Co? Stój! Wszystko? Widzi nas! Uciekaj! Schowałem się w domku, nie znajdzie mnie. Zebrałeś to drewno? Zniszczyłem jeden blok i całe to drewno się przecież rozwaliło, bo był ten plugin, że całe drzewa się niszczą i tak samo zadziała to z drewnem i mamy właśnie ten budulec, o którym mówiliśmy. Jakie szczęście! Fajerwerki tam jakieś strzelają. Ej, co jest bez kitu? Pokaż sztucznych ogni. O! O kurde! Całą. Uciekaj, chodź! Skacz! Dobra, chodź, lecimy po cegły. O, ale śliczny, to jest szaszłyk, a nie cegła. Śliczny szaszłyk, ale my i tak robimy to i wykorzystamy to jako cegły. Od razu po zebraniu dobrze znanych już przez was cegieł, Josh and John wybudowali się na bardzo wysoką kratkę. Jednak w trakcie budowy tej wieży, jeden z graczy zauważył zmianę w ich bazie, której Josh wcześniej dokonał. Who touch my base? O-o! O, stary! Co się dzieje? Przyleciał do mnie Tridentem!
Czekaj, co jest? Leciał. Czyli oni o nas wiedzą. Czekaj, na razie spokojnie, na razie się buduje. Jak będzie leciał, to mi mów. W razie czego zrób sobie boat klacza. I czekaj! Tak oni to palą! Nie. On tu jest, czekaj! Ja spadłem. Aha, bo on... Bo on to na GM-ie, zobacz! No ja nie widzę teraz, ale podbiegłem. A gdzie ty jesteś po prostu? Czekaj, gdzie ty, czemu poszedłeś? Padłem na dół. Jak ty spadłeś? Puściłem shifta. A i strzela z łuku. Oni tam wszyscy są, oni chcą nas... Oni nas chancą, stary! Ile ty jest... Depnął mnie na dół! Zotnij mnie. Walić domek za to. Tak, grifuj tam, stary. Idę szybko, tylko creepery są. Goście rozwaliły. Tepnij. Co oni zrobili? Jesteśmy. Dobra, grifuj wszystko. Grifuję, rozwalam, co się da. O nie, on mnie chce bić. Dobra, walę ci. O nie! Hitłem tego dieksowego, na dół. Ja zapomniałem, że mi jedno serce idę. Ja uciekam przed nimi. Dwóch mnie goni. O nie, do mnie ten admin strzela na gier. On na tridencie, nie. Nie. Widzicie? Nie, tu serca. Podzie się. A nie, zabili mnie, ale dobra, jestem blisko. Nie możemy stracić wszystkich serc. Napisał let's go, co za gość. Nie, ja mam inny pomysł. Nie, do mnie admin mnie zabija. Ja mam inny pomysł, muszę to zrobić. Skończyła się zabawa. Domyślacie się może, po co Joshowi było to żelazo? Właśnie wyświetla wam się na ekranie lista przedmiotów, które można zrobić z jednej sztabki żelaza. Możecie napisać teraz na premierze, do czego była mu potrzebna i co Josh z niej zrobił. A jak oglądacie ten film bez premiery, to zatrzymajcie go i obstawcie, co z niej zrobił w komentarzu. 3, 2, 1. Tak jak Josh wcześniej powiedział, skończyła się zabawa. O, cześć, Creeper. Dobra. Koniec zabawy. Ja chcę mnie zabić. Ej, pomóż. Czekaj, bo tu dwóch innych, uciekaj. Zestrzeliłem w niego z łuku, uciekaj. A on na giemie lata, na giemie. Czekaj, muszę bliżej łóżko chyba postawić. Ej, umarłem, nie mam już żyć. I wywaliło cię z serwera, o nie. Nie, jestem spektatorem. Serio? Czekaj, spektuj. Ja lekko cię jeszcze pomszczę. Dobra, oni to wszystko gaszą. I leci znowu do ciebie, biegnij. I pal, ile plezie. Czekaj, będę jeszcze bliżej, czekaj, lecę. Mam jeszcze 5 żyć. On idzie do ciebie. Panuje chyba cię. Zatrzymał się. O, zobaczył twojego homa, ale jak coś, to masz bug. Jeszcze. On szuka, patrz, on szuka. Tak, ale on nie wie, że to masz bug jeszcze. Dobra. Biegnij, ale uciekłem parkurem. Do góry dawaj. Nie, źle zrobiłem. On mnie killuje chyba. Bug. On mnie killuje, komendą chyba mnie zrobił. No. O nie. Nawet nie wiem, czy klikać respawn point. O. Co? Mnie już waliło, a miałem jeszcze serca chyba. Ale w sumie ukradliśmy im itemy ze skrzynek. I rozwaliliśmy im bazę. I dobra, zobacz, jeszcze oni mają tu spłonięte. Dobra, wydaje mi się, że zrobiliśmy naszą misję, John. Ale na tym oczywiście nie koniec, bo Josh and John dołączyli na kolejny losowy serwer SMP, który znowu okazał się serwerem streamem livestream. Przez co, jak możecie się domyśleć, każdy gracz był znowu do nich wrogo nastawiony. Wiem, gdzie jesteś, John? Ja widzę jakichś dwóch typów, czekaj, czy... To oni? O, ty tak, jesteś, tak. Widzę. Czekaj, stój, czekaj, niech mnie gonią. Jeden goni cię, drugi mnie. Nie zdążyłem do creepera. Ale czekaj, to jest livestream? O, czekaj. Czekaj. No nie, zjadł. Nie wierzę, w to i zginąłem kolejny raz. Dobra, musimy znominować to livestream SMP. Ale mi na razie nie idzie. Czekaj, jednemu wchodzę na plecy. On coś przepala tu. Udało mi się go zabić, mam żelaznego seta, chodź szybko. To pomóż. Uciekaj. Dobra, rzuć mi coś, jestem przy tobie. Chodź. Co ty gadasz? Nice! Co ty gadasz? Bieraj tarczy, uważaj, kolejny. Dobra, zabijamy ich. Ej, to jest wspólny terajtowy. Ale na razie go nie bijmy, nie. Ponabijajmy serca na tamtych. Ile on ma w ogóle serc, ten Arcane? Dobra, mam go. Ej, przyszedł z żelaznym całym secie. Dobra, biegnij, już zabiłem go, biegnę do ciebie, mam 11 serc, biegnę do ciebie. Tylko kawałek, ja będę za jakieś, nie wiem, minutę. Wbiłem sobie jedno serduszko jeszcze na innym gościu. Ile tu jest osób na respie, co jest? Mi goni ten żelazny. Żelazno diaksowy nawet. O nie, wpadłem do cave'a. O nie, zginąłem. Masz to i słuchaj teraz, zaprowadź mnie do nich. Tutaj są. O tam, zobacz, zbieram moje itemy. Widzę. Stój! No nie! Co jest? Co się dzieje? Jedna cheatak jest, co tu się dzieje? Zginąłem! Co tu się dzieje? Ten na cheatak rozwala wszystkich łapką. A, ale dostał bana. Dostał bana? Ale czekaj, a masz itemy? Tak. Idę za tobą. Zabiję go z łapki tamtego! Nie wierzę w to. Pomagam. Dobra, cię, idę na jeden z tamtym. Chodź. O.
I stój, czekaj. On ma chyba Richa, słyszysz? Ta, ma. Ale dobra, chodź. Próbujemy dalej. Ja mam serce, czekaj. Kurde! Ojeju. Dobra, rzuć mi coś. Kurde. Jak on mi w ogóle? Ale on nie ma miejsca na naszej temy, musimy tak go rushować. No tylko pamiętaj, że serce tracimy, on ma coraz więcej. O kurde. On leży! Co? Tak, Josh kompletnie się tego nie spodziewał i po zobaczeniu odlatującego gracza przypomniała mu się pewna sytuacja z przeszłości youtubera Tobiasza, więc postanowił nie kontynuować gry na tym serwerze i... Chodź tu, John! I przejdźmy na inny serwer! Wystarczy podejść do tego Withera i przejdziemy na inny serwer, czaisz? Siema, John. O, siema. Tym razem Joshowi and Johnowi udało się dołączyć na SMP, które było kompletnie zwyczajnym serwerem dla znajomych bez trybu livestream. I wbrew pozorom okazało się ono ciekawsze niż poprzednie serwery, dlatego pod to SMP został ułożony również tytuł tego filmu, więc oglądaj dalej, aby o wszystkim się przekonać. Ja tutaj się zgraszam, już przywitałem, jest to jakieś SMP. Ej, po co to jest obrót? Typek się pojawił, czemu chce od razu nas bić? Ej, on chyba jest w ogóle na tych, na dopalaczach. No zobacz. No chyba tak. O, szkielet go dobił, coś! Zapytałem, czy mają bazę może jakąś, to moglibyśmy się może do nich tepnąć, czy coś. Stary! Co jest? Co zauważ? O wilku. O kurde. O wilku mowa. To jest full rozwinięta baza. Dobra, stary, musimy zacząć od zdobycia klasy toolsów. Zbierzemy drewno, zbierzemy toolsy i popłyniemy tam. Dobra, John, biorę crafting i lecimy w tamtą stronę, tylko nie zgiąć szkieleta, błagam. Szczerze, nie pójdźmy łódką, tylko tak, wiesz. Lepiej jak ninja. Tak, jak ninja, wyciągając tylko, no może jednak cały nos widać, a nie sama główka, ale po cichutku. Oni mają tu pieska, w ogóle wszystko. Dobra, shiftuj. Wiesz co? Nie widzę niku, więc moglibyśmy nawet spróbować bez podkopu, ale znaczy, no nie w taki sposób, John. Szczerze, jak go tu nie ma, wydaje mi się, że to w ogóle jest zgryfowane. Poczekaj, chodź, normalnie. Zaraz zobaczymy skrzynki, to jest lekko pogryfowane. Jest jakaś piwniczka, czekaj. W piwnicy niczego nie ma. Ale tutaj była skrzynka, z tego co widziałem. Dwie, uwaga, pierwsza nic nie ma. Druga również nic nie ma, to jest jakaś chyba opuszczona baza. A się ktoś pieska zostawił? Moją propozycją jest to, żeby wbić tutaj do tego cave'a, który tutaj się już kończy niestety, to jakiegoś innego. I spróbować zrushować nether i przez nether może znaleźć jakiś portal i w ten sposób przejść do czyjejś bazy. I czekaj, widzę portal! Serio? I piramidę, no. Wiemy, co robimy. Piramida jest raczej opróżniona i nie ma co tam do niej podchodzić. Wchodzimy do netheru, zobaczymy, może się uda znaleźć kogoś po korda. Nie po kordach, tylko po znakach w sumie, śladach. Dobra, już znalazłem, nie wierzę w to. Serio? Bo ja już sobie się tak rozejrzałem, myślę, kurde, nie ma żadnego śladu. No i jest to pomyłka, bo już widzę ślad nether rakowy i to taki bardzo widoczny, ale jeszcze rozejrzę się w innym stronę, czy przypadkiem ktoś nie poszedł nigdzie. Dobra, nie, tutaj niczego nie ma na 100%. Dobra, stary, ja już mam trop. Patrz, jakie są śliczne, idealne ślady wszędzie. To mi się bardzo jak podoba. Taka droga trochę. Gorzej, trochę jak... Piękna nie mam. Dobra, no spokojnie, o nie, kolejny szkielet. Co jest? Ej, nie, ja zginę! Zabiłem, tepaj! Zostało mi pół serca. Oni mają jakąś wioskę, tego co widzę na czacie piszą, nie? A ja widzę jakiś portal i on nie wygląda jak był zbudowany, bo ma rogi. A nikt nie buduje portalów z rogami. Dobra, możemy chyba chodzić. Mi to wygląda jakby to był serio z normalnego świata, no ale trop tutaj prowadzi, więc musimy wejść. Uwaga, tak jak mówiłem, jest z normalnego świata. Moje ulubione. Ja musimy wracać z tym terem, ale kurde, ciężko. O, wioskę znalazłem. Serio? Tak. Ale nieopróżnioną pewnie. Uwaga, kowal. Ej, mam żelazną kratę. Lol. O, jest jeszcze ten. Desert Temple. Ej, to jest zakoblowane! No właśnie, no to... Desert Temple jest zakoblowane. I ten Iron Golem jest obity. No to stary, znalazłeś to. Znalazłeś to. Trochę. Tepaj. Nie wierzę w to, John. Kiedy ty jesteś takim tropicielem? Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Oni gdzieś to muszą być. Muszą, tylko pytanie gdzie, musimy się rozejrzeć dobrze. Dobra, jesteśmy we dwójkę na jakieś trio, które nie chce z nami grać, nie chce nam podać hordów. W mojej głowie nie ma niczego innego niż, żeby ich po prostu zdominować. Tą trójkę, 2 vs 3 z ich przewagą. No. Ze względu na to, że i tak no nie są przyjaźni nas nastawieni, nie chcą dać koordynatów, nie chcą pokazać bazy, nic. Mam trop. Jaki masz trop? Przebiegłem jakieś 600 kratek od tego i znalazłem na ziemi leżące patyki i skórę. I co jest bez kitu? Jest kolejna wioska. Okej, widzę. Ale co jakby to była ich wioska tym razem? Nie, są normalnie itemy w skrzynce, no nie wydaje mi się. Josh and John nie poddawali się w swoich poszukiwaniach, więc ponownie udali się do netheru w celu skrócenia dystansu na koordynaty 0-0, jednak przez przypadek natrafili na... Teraz jesteśmy w jeszcze innym miejscu. Bastion jest tuż obok, zobacz, no way. Dobra, uwaga, pierwsza.
6 obsa, o, diamentowa łopata, złote części. Pozwól, że biorę, bo ty masz tą żelazną klatę. Pewnie. I... O! Żelazny miecze! Weź sobie jeden, ten tamten. O kurde. Czekaj, jeszcze tu powinno być przejście, a to jest w ogóle... I wiesz, że nawet moglibyśmy zrobić ten prosty? No kurde. To teoretycznie... A! Dobra, ej. Moglibyśmy zrobić coś giga śmiesznego. O, wiem. No dobra, co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy przejść po prostu grę, no bo to jest bastion i obok jest forteca. No moglibyśmy, no. Kurde, swoją drogą. Żelazo sobie stakuje i już mam pół żelaznego seta sobie właśnie skraftowałem. O, widzę kolejne perły. No to dobra, lecimy. Dobra, pijamy na fortece. Dwa achievementy. Jest endermanowe. I swoją drogą oprócz endermanowego jest double spawner, patrz. Kurde, podwójne achievementy cały czas. Oni się zaraz zaczną zastanawiać, o co chodzi. Trzy pałki już mam. Dobra, już możemy uciekać z tym, bo ja mam sam 8 pałek. Jakiś totalnie drop mi poleciał, że 5 mi się zrespiło i 5 in row, czaisz? No, no to nice. Ale to chodź, teraz biorę endermanowe, szybko zahaczamy. Niestety, w trakcie tego parkura Josh dostał laga, po którym zginął z wysokości, po czym po zebraniu części swoich itemów, bo reszta wpadła do lawy, zginął po raz drugi przez niefortunny strzał Blaze'a. Te kilka pechowych minut zaprzepaściło cały ich plan przejścia gry na tym SMP, więc Josh and John musieli wymyśleć co innego. John, stało się jak stało, musimy po prostu pójść chyba na tamte kordy co on, czyli minus 20. Nie też, chodź. Ho, no i to mi się podoba. Co znalazłeś? A żeby odpalić portal, potem fire charge'a, 3 żelaza i złote jabłko. Jem sobie je zaraz. O. Jest dobre, dobra, no lecimy. Zrobimy wjazd na chatę. A masz jakieś coś do bicia? Tak, miecz mam, no. Dobra, czy on był na kordach? Minus 100 na 357. A, że aż tak jesteśmy daleko. No jak to jest możliwe? Myślałem, że trochę bliżej będziemy. Ale 1000 kratek? To wbijamy z powrotem. Co jest krowowny też? Teoretycznie to jest ten portal, jednak nie musimy swojego stawiać. Wchodzimy. Zobacz, coś tutaj był. To na pewno nie my, bo to jakaś pochodnia. No, nie byliśmy w cave. Patrz! O! Dobra, wychodzimy na górę. No, poznajesz to miejsce? O, poznaję to miejsce, tak. I co, lecimy? Poleciłem w stronę spawna. Znalazłem wioskę, w której ludzie byli, choć. O kurde. Szkielet we mnie... Typy są, uciekaj! John! Co się stało? Odsuń się, John! W tej wiosce oni wszyscy są, znalazłem ich bazę! O kurde, czekaj. Typek był full diamentowy. W końcu ich znalazłem i możemy się pomścić za to, że nie chcą podać kordów i nas olewają przez cały czas. Przecież przyjaźnie przychodzimy, totalnie przyjaźnie, w przyjaznych celach, żeby pograć sobie na SMP, oni nas olewają i mają nas gdzieś. Tak się nie zachowują prawdziwi przyjaciele, więc... Wiemy. Więc, jeżeli nie są naszymi przyjaciółmi, to muszą być naszymi wrogami. Łóżko, respawn point. I teraz czekaj, słuchaj, teraz robimy tak. Guys. Olewają nas. Czekaj. Choose, be our friends or die. Napisałem, wybierzcie, bądźcie naszymi przyjaciółmi albo umrzyjcie. Napisał ok, so, friend or die, or fight. Oni nas widzieli? Nie widzieli właśnie i dlatego tak w taki sposób piszę. Bo oni wiesz, napiszą, a dobra, wywalone w nich. O widzisz, nawet teraz nas ignorują. Fight napisał. Odpisał fight, dobra, jesteś gotowy, John? Siebie? Oni nie wiedzą, że my jesteśmy obok przygotowani. Oni tego, piszą fight, dobra, oni o tym nie wiedzą. Jest, widzę go! Czekaj! Wal go! Wale go, ucieka, pracujecie. Cię piesko. Kolejna woda, dużo mam wody. Nice! Masz Chris? Super! TikToka, lecisz! Czekaj, nie podlaguje! Nice! Teraz idziemy szybko tego drugiego znaleźć. Dobra, czekaj! Masz wszystko! Mam buty! Dobra, wiesz! I napisał men! Dobra, lecimy, John! Gdzie jest drugi? Oni się nie spodziewali, że my będziemy tuż obok, wiesz! Przygotowani i tak dalej! Ej, kopię gdzieś tu! Słyszę! Siema, mordo! Masz go? Mam go, nice! Zabiłeś go! Tak, nie wierzę w to. I są, oni są tu, mam ich kurę spawn pointa. O ile jedzenia mieli. Też go zabiłem. Aha, nie zadzierajcie z żonami. Zabity? Pojawił się? Tu nie ma już łóżka. Dobra, cześć. Zobaczmy, co pisali. Zapytałem się. Napisałem mi ładnie. Wybierzcie, bądźcie naszymi przyjaciółmi, albo zgińcie. Przyjaciel czy walka? Obydwoje napisali fight, bo wiesz, myśleli sobie, jakieś noby, wiesz, bez itemków i tak dalej, pewnie ze spawn napiszą. Oni nie wiedzieli, że my ich znaleźliśmy. I napisał, I'm getting full netherite today. Mordo, powodzenia. I wanna, i napisał, ten CPT napisał, I wanna fight too. I ten CPT napisał, że też w ogóle chciałby walczyć, ale że nie jest jakiś dobry
na pewno w PvP, ale my wtedy już wjechaliśmy. Ten Just Menu napisał, że jest pewny, że my cheatujemy, ponieważ nie moglibyśmy go znaleźć bez cheatów. Spędziliśmy dużo czasu i faktycznie znaleźliśmy po takim czasie, ale już przestałem wierzyć. Tak. Ja myślałem, że to zwykła wioska. I napisał LLLL, let's grind peace. Ja bym poszedł na 0-0 i spróbował ich znaleźć szybko jeszcze, co jeszcze ty myślisz? Dobry pomysł, a masz zapalniczkę? Nie, ale mogę stworzyć. Dobra, bijemy. Oni napisali, że są naszymi wrogami i że ten drugi jeszcze zdobędzie całego nadarytowego seta w ciągu jednej godziny i że będzie chciał się z nami bić. Bijaj do portalu, o kurde. Dobra, jesteśmy w tym miejscu, pamiętam gdzie to jest, dobra. Dobra, oni teraz będą między sobą jak coś pisać na PW, bo odkryli jak się pisze na PW, więc tajne plany będą między sobą układać nie na głównym czacie. Znalazłem ich! Co ty gadasz? Znalazłem ich, no. Tepam się. Boją się mnie we dwoje. I co oni robią? Dobra, Slayer Life'a zostaw. Tak, tylko tego. Oj, to, że idzie do wody, to jest bardzo zły pomysł. Dobra, zostań może. O! Lobno! Jezu, jaki piękny. Dobra, ja ustawiłem sobie to set home'a i wracamy, szukamy tamtej reszty. My musimy Slayera na naszą stronę. Jest, Slayer musi być z nami. O, patrz, zalogował się. Poszedłem na home'a szybko i go zabiłem. Zdążyłem. On nie widział mnie cały czas. How did you guys find us? O, jest ten Slayer, siedzi. Czekaj. Może damy moje klecze? Ja chciałbym, właśnie mam. Chodź, Slayer. Ty będziesz z nami, będziesz walczyć. Proszę bardzo, będziesz walczyć razem z nami. Now you are our friend. Come help us. Zobaczmy, co pisze. O, zgodził się. Tak, idealnie mam. Dobra, mam jeszcze łuki, trzy strzały, dobra. Ej, widzę kogoś, jest jakiś gościu Niku Netherite. On na spawnie jest, prawda? Tak. Czekaj, ja go będę śledził, bo on mu napisał, że... No właśnie, wiem, też go widzę. O nie, on do mnie biegnie, a uciekł. Ej, może napiszę do tego Netherite Kid. A bo my się tepniemy po prostu do niego, tepnął? Ja tepam. O nie, on zaakceptował moją teleportację. Moją też. Ale czekaj, moją zaakceptował też. Mnie teleportował, czekaj. I on tutaj jest. No i czekaj, tu nie ma... tych typów nigdzie? Ja pod F3 plus A szukam. Tu coś jest. Ej, mam go! Co ty gadasz? Tak! Co ty gadasz? Znowu ich znalazłeś się tutaj. Masz killów na pasku? Mam. On się tepadł w ogóle na The Right Kid. Czekaj, cicho. Gotowy? Tak. Hello! Mamy go! Hello! How did you guys... Bo on pisze do nas. Dajcie odpowiedź, jakim cudem nas... My znaleźliśmy go znowu, ale wiesz, to jest normalnie u ciebie na PW, jak my znajdujemy i tak dalej. Ja pierdziłem normalnie. That's not legend. Ej! Zabiję tego Netherite'a, jak tak ci napisał do ciebie. Dobra. Nikt nie będzie obrażał. Znowu dominacja. Rzucę mu za to, że chciał nam pomóc chociaż. Rzucę mu coś tam. Ja mu budki rzuciłem. Rzucę mu nieprzepalone żelazo, bo i tak nie będzie mi się chciało go przepalić. Złoto tak samo i tyle. Ej, tepnęli tego Netherite Kida. Tu czekaj. TPA, Netherite Kid. Mam ich! Shift. Gdzie są? O, tu jest Netherite Kid, a tam dwie osoby są dalej. To czekaj, chodź, odbiegnijmy. Tu widzisz piecyki, ale to one czekaj, się zbierają stąd. I'm gonna pay. Are you sure? Dobra, nie odpowiadają. O kurde, cofnij się. Jest tam jeden full diamentowy! Guys, chciałbym znowu zapytać. You choose, czyli wybieracie friend or fight. Przyjaciel czy walka? Napisał fight! Dobra, John, jesteś gotowy przy mnie? Tak, jestem. Możemy w nich lecieć. Szybkie łóżko. Dobra, jesteś gotowy? Tak, let's go. Jasne. Robimy wjazd! Dobra, stary, diamentowego. Czterech jest! Znajeli z nimi? Dobra, kroki. Czekaj. Zabiję mi kolejnego. Kroki mnie. Dobra, zatrzymuję się. Przelez przy tym klipetem. Nice! O kurde! Mamy to i cofamy szybko. Netherite Kid tam jest, oni przepalają. Czekaj, jeszcze, a zabijesz tego żelaznego? Nie, on lognął, żelazny lognął. Lognęli. Złoto to się przepala, niech się przepala. Dobra, masz diamentowe buty. Nie wierzę w to, dobra, czekaj. I jesteś full diamentowy. Nie tak. Wierzę w to. Ej, zalogował się! Masz perłę? Masz idealnie! Jest!
No co jest? Był lag w tamtym momencie i uderzyłem go, po czym zajmowałem tam, gdzie wiesz. No nie wierzę w to. Idealnie go cykła, idealnie mnie cykła, ale widziałeś tego laga. Tak, no ja widziałem tą idealną perę jeszcze, jak idealnie przed niego. O, napisał bye. Bye i bye bye, czy my właśnie rozwaliliśmy to SMP? O, chyba tak, obrazili się na nas. Zbyzała duża dominacja, nie wierzę w to. Uznałbym to, John, za totalną dominację. Wychodzimy? Chyba tak, nie mogę. Dobra. Wychodzimy. I tym właśnie sposobem Josh and John nominowali oraz zakończyli cały serwer SMP, ponieważ gracze po tamtej akcji poddali się i przestali na nim grać. Jak film wam się spodobał, to koniecznie zostawcie teraz lajka oraz sprawdźcie, czy na 100% subskrybujecie ten kanał. Mówię o tym, bo samo obejrzenie do końca tego filmu świadczy, że raczej nie chciałbyś przegapić kolejnego filmu z przygód Josha and Johna. Psst! Jeżeli słyszysz mnie teraz na premierze, to wbijaj na kolejną premierę mojego nowego filmu na głównym kanale, a jak obejrzałeś ten film bez premiery, to możesz śmiało obejrzeć już opublikowany film. Pamiętaj również o zasubskrybowaniu mojego głównego kanału, bo tam również już wkrótce zacznę robić dla was naprawdę mocny content.